Dzień dobry Państwu. Witam po długiej przerwie, głównie spowodowanej przez moją chorobę. Mam nadzieję, że już będzie lepiej, no ale przede wszystkim chciałam Wam bardzo podziękować za wszystkie słowa, życzenia zdrowia i też podziękować, że jesteście, wytrzymaliście, jesteście znowu z nami i dzięki patronom i dzięki partnerom dali program może istnieć i dzięki oczywiście widzom i wszystkim bardzo dziękuję. Dzisiaj właśnie po takiej dłuższej przerwie, taki trochę może nietypowy odcinek, bo co prawda z gościem, którego możemy już uznać za typowego dla tego programu, ponieważ po raz trzeci chyba jest, a też jeszcze były takie dłuższe odcinki, więc dwuczęściowe, więc już kilka razy. Redaktor Otoka Frunzkiewicz dzisiaj jest naszym gościem i będziemy rozmawiać i o tym, co po wyborach i o tym, co w Polsce, i o tym, co na świecie, ale przede wszystkim trochę to jest też taki zapis takiego spotkania towarzyskiego i ciekawa jestem, co Państwo na taką troszkę rozmowę typu gadu, 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 bez jakichś właśnie notatek, bez bardzo jakichś konkretnych pytań. Czy raz na jakiś czas bylibyście Państwo zainteresowani taką formą rozmowy? No i cóż, bardzo jeszcze raz wszystkim dziękuję, zapraszam. No i mam nadzieję, że teraz już ruszymy z kopyta i kolejni goście będą się pojawiać w programie i będziemy się częściej spotykać. Dziękuję widzom, dziękuję patronom i przypominam, że partnerem naszego programu jest Fundacja FAIR, Fundacja na rzecz uczciwej bankowości i S&B Award, czyli Stan i Barbara Zadrożni. Dziękuję i zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Kopiński, prowadzę Fundację FAIR, czyli Fundację na rzecz uczciwej bankowości, która od ponad 10 lat pomaga w wyrównywaniu szans w przypadku, jeżeli są Państwo w sporze z instytucją finansową. Jeżeli posiadają Państwo kredyt walutowy, to przypominam, że orzecznictwo w sądach w tym momencie jest takie, że 98% spraw jest wygrywanych przez konsumentów, dlatego warto przeanalizować swoją umowę, co serdecznie Państwu polecam. Jeżeli posiadają Państwo kredyt hipoteczny w złotówkach, również warto to zrobić. Więcej informacji jest poniżej filmu. Serdecznie zapraszam do współpracy. Pracy. No, zaczyna. Zaczyna się. Zaczyna się. Proszę Pan Państwa. Reżyser powiedział, że może zaczynać. Można zaczynać, proszę Państwa. Jeden papierek jest mój. Nieprawda, to są trzy przynajmniej. Nieprawda. Ale to prawda. Nie, dlatego że ja tutaj śliwka nałęczowska mogę sobie mówić, co chcę, bo śliwka nałęczowska nie jest patronem, partnerem ani w żaden sposób nie jest to product placement. A Solidarność może, jest? Solidarność właśnie może się nie zgodziła na to, żeby okay. była. Ale nie, chyba nikt nie rozmawiał w tej sprawie. Sprzątnijmy to. Ale. Mnie śliwki nie kuszą. Moi goście bardzo lubią śliwki. O Boże, ciśnienie mi skoczyło po tych 8 śliwkach. Teraz będziemy rozmawiać o cukrze, ale ja właśnie w czasie choroby to przytyłam, bo nie tylko herbatka z malinami, a herbatka ze syropem imbirowym, a to, a tamto, a pan redaktor to się na siłownię chodzi. No. Chudnie. No. Nowa Polska, nowy jak. No. Co to będzie? Co to będzie? Nie Ale wiem. Drogi. Słucham cię. Dobrze, że wyzdrowiałaś. No też się cieszę i mam nadzieję, że to jakoś... Też to niewiele osób się nie cieszy z tego powodu, ale akurat się cieszy. Nie wiem, komu ja tam szkodzę. Dobrze, już raz. Widziałem komentarze pod zaproszeniem. Po prostu jest jeszcze parę osób, które żyje tym, że nie należy się bratać. Trzeba żyć w totalnej tej, w totalnym zwarciu i niechęci do siebie. Ale teraz po tych wyborach chyba wszystko się zmieni, nie? Teraz koniec z nienawiścią no, już. No. Teraz będzie już miło i nie będzie nienawiści. Wiesz co, od czego bym zaczęła? Od tego, o czym ty pisałeś i inni też, ale pan profesor Wielomski tam chyba też tak mocno zaznaczył, No. że partia Konfederacja, która no powiedzmy nie osiągnęła fantastycznych wyników, no
szuka kogoś, kto będzie winny, i tym winnym jest, Wszyscy. ale przede wszystkim Korwin-Mikke, który ma być może nawet wykluczony z Konfederacji, na pewno z jakiejś tam Rady Liderów, czy jak to tam się nazywa, i jeżeli się nie zastosuje, nie wiem jaki tam jest regulamin do tego, żeby nie zastosowania się, to zostanie w ogóle, odejdzie Widzisz stamtąd. Korwin-Mikke o sytuacji, która się dostosowuje do czegokolwiek? Nie, nie, ale to chcę powiedzieć, ja bardzo chciałam zaprosić pana Janusza, pana prezesa, siebie nawet dzwoniłam, sprawdzimy telefon, czy ja mam aktualny, bo jakby, ale może ma wyłączony telefon. Myślałam sobie, że byłabym ciekawa jego spojrzenia na to, co jest. No i tak myślę sobie, że szukania winnego i takiego, no to trochę takiego kozła ofiarnego w jednej osobie, prawda, że nowa nadzieja okazała się płonną nadzieją. Czyli nie wszystko było tak. Troszkę Mieliśmy tak, jak przewidywaliśmy dobre trochę parę tak. miesięcy temu, tak Nawet nie było. parę miesięcy temu, może nawet trochę. No może nie już, może czymś to się zrobiło parę No parę miesięcy. miesięcy, Tak, parę no. miesięcy mówiliśmy o pewnych ruchach, które są po tamtej stronie i rzeczywiście Nastąpiły. nastąpiły. Nastąpiły i skończyło się jak się skończyło. Jak myślisz, Korwin miał wpływ na wynik Konfederacji duży? Nie. Nie. Moim zdaniem nie specjalnie. Ale może u młodych ludzi jednak zadziałał, tak? Ci, którzy nie Może. znają go zbyt dobrze. Może i tak. Myślę, że ktoś taki jak Janusz Korwin-Mikke może być dla partii i błogosławieństwem, i przekleństwem, bo z jednej strony jest osobą tak wyrazistą, tak kontrowersyjną i tak w pewnych młodych ludziach wzbudzającym entuzjazm, że jest taki odważny i że właściwie z nikim się nie liczy, a przy tym to jest jeszcze zabawne, ktoś powiada, bo to jest trochę skandaliczne te słowa, które wypowiada. Z drugiej strony są oburzeni, A z drugiej uważający, że strony, jest chamem po prostu, który no tak, powinien. czy namawia do pedofilii, czy uważa, że kobiety są głupie, tak, no i tak dalej, i tak dalej. Więc, ale Pytanie, no, które pytanie? chciałaś chyba zadać, tak? Nie, no Czy. oczywiście, czy też uważasz, że wiesz, że to jest. Ja tak sobie myślałem teraz po drodze jadąc No. i słuchając bardzo różnej muzyki, przy każdej muzyce inne mi pomysły padały do głowy. I to ja myślę, że tak, młodzi ludzie mogli w części, oni są bardzo przecież grzeczni, tak? Oni są. Że chcesz powiedzieć, że są przewrażliwieni. No są histeryczni po prostu często, tak? Nie mówię, że wszyscy, ale część młodzieży jest bardzo historyczna, przewrażliwiona, że ktoś powie takiej dziewczynie, na przykład, że jest obła, to ona potrafi na przykład nie, zrobić sobie jakąś krzywdę, tak? Ta część młodzieży być może, znaczy na pewno nawet słysząc Korwin-Mikke, dostaje szału, bo ta młodzież z kolei, mimo że jest taka wrażliwa na swoim punkcie, to ona bardzo szybko dąży do eksterminacji na rzemyślących, tak? Nie ma miejsca w ich życiu, w ich świadomości na osoby, które mają inne zdanie, a przy tym są ekstrawaganckie, ekscentryczne i tak. Kiedyś było coś fajnego w Polsce, także ekscentryków bardzo lubiliśmy, tak? Oryginał się mówi, Oryginał, oryginał, tak? No tak, i i to Korwin było. jest takim oryginałem, no. Także myślę, że jakaś część młodzieży mogła z tego powodu faktycznie nie zagłosować na Konfederację, tak się spodziewała Konfederacja, ale to myślę jest najmniejszy problem Konfederacji, bo jeżeli pana Korwina-Mikke, pana Janusza do sądu partyjnego zgłasza pan Tumanowicz, który opowiadał o listach pederastów, których trzeba wyeliminować z życia, to myślę, że to nie jest najlepsza osoba, która powinna w ogóle do Korwina-Mikke stawić jakiekolwiek zarzuty, tak? Ale myślę, ja myślę, że tutaj dotykamy tego, o czym mówiłeś, nie wiem, poprzednim razem, Bardzo nie, dzisiaj że to swojsko. program. No tak, jeśli tak już. Wybory się skończyły, ja muszę No. być sobą. Masz kopytka? Mam, ale już zielone. To nie zjemy. No. Dobra. Słuchaj, to mówiłeś już poprzednim razem właśnie o jakimś takim braku konsekwencji za swoje słowa, które się I czyny. i czyny. I teraz tak, kiedy pan Tumanowicz to mówił, bo to nie mówił tego chyba ostatnio, Nie, niczego, no na mówi pewno, jakiś czy tam jakoś czas tam się, temu, tak. tak, I to się wszystko zapomina. Jak ktoś tylko, to ktoś coś powie akurat tydzień przed wyborami, czy 2 dni przed wyborami, to się liczy. Natomiast jak ktoś mówił rok dawno temu, temu no to to już już się nie się liczy. tak. A czy liczy, nie liczy, to Co myślę, było, a że. nie jest, nie liczy się w rejestr, coś takiego No było. było. No. Nie pamiętam dalszej części Tak, tego tak. powiedzenia. Myślę, że Korwin-Mikke i pan Tumanowicz nawet są najmniejszym zmartwieniem Konfederacji. To też o tym rozmawialiśmy wielokrotnie przed No. wyborami, że Konfederacja
szła do przodu bardzo dzielnie. Mentzen zyskiwał coraz większą popularność, występował z tym swoim piwem na spotkaniach piwnych. Przychodzili ludzie. Ja wtedy miałem takie wrażenie, bo ja pamiętam, że w 2015 przez tydzień latałem z Korwinem Korwin-Lotem, bo miałem wtedy kampanię prezydencką i latał Korwin-Lotem. Ja tak szybko złapałem, że jestem tym menadżerem Micka Jaggera. No serio, bo tak, samolot, No. to awionetka, ale samolot, No. wysiadamy, jest tłum fanów, idziemy na koncert, czyli występ Korwina. Po tym koncercie wszyscy szaleją, są szczęśliwi, śmiali się dalej, wychodzą z koncertu i pytam, będzie głosować? No przecież to jest Mick Jagger, to jest muzyka, jak będę głosować za muzykę, bo to jest po prostu showman, tak? To jest taka sytuacja. No i Ale teraz mówisz o, że panu Mejcenie, no rozumiem, tak, że to bo to jest. podobna sytuacja. Na piwa przychodziły tłumy, bo to jest showman, zobaczą coś śmiesznego. Zresztą na tych spotkaniach z panem Petru skończyło się bardzo śmieszną sytuacją, kiedy pan Mentzen rzucił cytatem z Chłopaki nie płaczą, tak? Czyli każdy w ogóle wiedział, o co chodzi. Którego tamten nie wiedział, o co chodzi, połowa ludzi nie wiedziała, o co chodzi. Dobrze, to jest stary film, który mało kto ogląda. A jest kultowy, oczywiście, teraz No część tak, widzów powie, po ale prostu wszyscy go znają. Nie, nie znają go. nie, jeszcze nie każdy cytat. No. Natomiast tam wydawało mi się, że był jakiś taki ryk radości, kiedy pan Mencen to No tak, powiedział. ale to był ryk radości wynikający z tego, że odbiorcy stwierdzili, że został poniżony pan Petru i jak to zresztą cytowane było, zaorany. No, nie został, bo Petru kim nie jest, jakim nie byłby mądrym człowiekiem lub mniej mądrym, bo pamiętam sprzed lat, to nie jest tak, że jak Petru szedł w politykę, to ja go poznałem. Jeszcze jak był ekonomistą, to ekonomiści mówili o Petru tak, jeżeli Petru mówi, że dolar spadnie, to znaczy, że wzrośnie, a jak mówi, że wzrośnie, to spadnie. Nie jest najlepszym ekonomistą i politykiem też nie był jakimś najlepszym, zabił swoją partię raz z Madeleine z kochanką, tak? No, więc wszyscy się cieszyli, że pan Petru został zarany, ale to też nie jest problem Konfederacji tak naprawdę. To, że pan Mentzen nadużywał alkoholu i gdzieś tam się kiwając nie potrafił w składzie odpowiadać, też nie jest problemem, myślę. Problem jest co innego. Problemy zaczęły się w chwili, kiedy były prawybory w Konfederacji. Wtedy, kiedy pozbyto się na jakiś czas pana Sośnierza, później wrócił, mimo że wcześniej bardzo był anty przecież. No trochę kręgosłup pokazał, że ma miętki, bo wszyscy wiedzieli, że chodzi o to, że będzie kandydował do Europarlamentu. W związku z tym nagle przestał nie lubić pana Mentzena. Ale wszystkie te, Dziambor. tak, no wszystkie te, prawda, zmiany, No. bo tam sobie nawet co zrobiliśmy, taki Ale krzyżowy program, tak, widocznie tak. tak. Bo Dziambor, jak Mentzen, państwo nie tak, mi widzieli, się to my z ten. Moniką zrobiliśmy taki krzyżowy właśnie program. Pan U Mentzen był u mnie Artur mnie. Dziambor, u ciebie był Nie, pan. Dziambor był u mnie, u ciebie był Sośnierz. A rzeczywiście, Dziambor u mnie był pan Artur Pan Dziambor, Artur był Dziambor. jeszcze wcześniej, był Muszę tak, do niego jeszcze zadzwonić wcześniej. w ogóle, bo dzisiaj tak myślałem Ja też sobie, dzwoniłam, to. ale właśnie się nie dostał. No ale ja wiem, tylko trzeba się zadzwonić, żeby Tak, chłopaka tak. pocieszyć, tak? Bo to pewnie wszyscy go zapomnieli kompletnie, No tak? ja nie zapomniałam, od razu zadzwoniłam wczoraj już No, do także ja muszę się pana. poprawić. Ale pan Dziambor z panem Sośnierzem też nie byli problemem. Problemy zaczęły się chwilę później, bo przecież o co chodziło w prawyborach? No. No, o to, żeby pokazać w strukturach liderów, tak? Naturalnych liderów, żeby stworzyć listy na wybory ludzi, którzy pomagają Konfederacji, pomagali przez całe lata. Kuceri całej od Korwina przez całe lata i narodowcom od pana Bosaka, jak oni brali udział w wyborach, ale chodziło o to, żeby stworzyć listy, tak? Narodowcy stworzyli listy ze swoich zaufanych ludzi, bo tam mają od lat zaufanych ludzi, a to miały być listy nowych liderów. I co się stało chwilę później? Pojawili się spod ochroniarzy w postaci, aż pan też się pojawił przy okazji prawyborów, później był pan Wipler, pani Siarkowska, pan Banaś, no i wtedy chrupło. Bo każdy normalny człowiek, który czekał, bo wszyscy czekamy cały czas, normalne ugrupowanie, które powstanie z ludu pracującego miast i I wsi. przewrócimy stolik, nie będzie nikt, Tak, kto tak, tak, wcześniej tak, już tak, gdzieś tak. tam No i niestety okazało się, rządzili. że to nie jest ugrupowanie oddolne, które buduje się i będzie się budowało na ludziach, którzy od podstaw tworzyli to ugrupowanie, ideowi, tylko nagle pojawili się ludzie z PiSu. Pan Wipler jest z PiSu, był u ciebie pan Wipler. Przemek Wipler był u ciebie, także rozmawiałem z nim. Pani Siarkowska to jest PiS, wcześniej Kukiz, ale później, znaczy ona nie poszła do PiSu bezpośrednio, ale poszła do partii, do grupy rządzącej, tak? Pan Banaś. I tak dalej, i tak dalej. I nagle presumpcja tego, że to jest nasze ugrupowanie, takie oddolne, nad którym mamy kontrolę, że to są sami cholerni ideowcy. Sami antysystemowcy.
No nagle ten antysystem jakoś tak się rozbił i to wtedy gruchnęły notowania Konfederacji, a nie poprzez pana Korwina, który opowiadał o rzeczach, o których, no ja wiem, że on lubi sobie żygalać, tak? No ale 14-latki niekoniecznie muszą wrzeszczeć, kiedy są w ogóle. A on takie rzeczy mówi, tak? No tak. Także pan Korwin zawsze to mówił, to myślę, już był Nic taki nowego. nic nowego, a to, że rozbito kompletnie koncepcję tworzenia ugrupowania antysystemowego, antysystemowa partia, błagam, że był Kukiz antysystemowy. Wiadomo, że po prostu w systemie trzeba po prostu działać zgodnie z systemem, tak? Także takie samo to było już niemądre do Jeśli zarania. wejdziesz między mrony, Tak jest, musisz kraczeć, mruczeć na jego. kraczeć jak wrona. To wrony, to w tym domu się mówi o wronach, więc No, no. a tu wrona powstała, a nie? No, Nie? pisze raczej w biurze, a nie Nie. Czyli w domu nie było polityki. nie. Okej. Mało, mało, rzadko. No dobra. No i to był początek końca Konfederacji. Później też po prostu były sytuacje, które nie miały większego ani mniejszego znaczenia. Chłopcy uwierzyli w to, że na TikToku można wygrać wybory. No nie można, jak się okazuje. Pan Krzysztof Bosak powiedział, że niektórzy nie dorośli do kampanii, czy jakoś to nie pamiętam, parafrazując. Wiesz co, ja wczoraj słyszałem, bo na Twitterze Konfederaci, w sensie kuce, w sensie nie, Konfederacja to są narokuce, a tutaj tylko same kuce były. I ja tam słyszałem dokładnie to nie od Bosaka, tylko właśnie od zwolenników i Korwina, Konfederacji jako takiej, że ludzie są głupi, że nie dorośli. Że Pamiętasz? ludzie nie dorośli. No tak, że nie dorośli są głupi, bo są A tutaj głupi. nie, tu bardziej mówię, że nie dorośli niektórzy nie ci, którzy chyba głosowali, tylko ci, którzy Liderowali. tak. No. Tak rozumiem. Wiesz co, ja myślę jeszcze i też jestem ciekawa, jesteśmy ciekawi, co Państwo na ten No temat tak, to jest sądzą. ciekawe. Ty tam do ciebie właśnie na Twitterze też piszą różne osoby w tej sprawie. Nie wiem, czy to przypadek, że zaczynamy od Konfederacji, jakby było to najbardziej ważny wynik, ale może o tyle jest to ważne rzeczywiście, że można zastanowić, kto nie zagłosował Ja. na Konfederację, ty A, na na przykład Konfederację też nie nie zagłosowałem. zagłosowałeś. Tak, ale czy może to jednak to pospolite ruszenie, które nastąpiło i żeby tylko przypadkiem nie doszedł PiS do władzy Konfederacja? albo Koalicja Obywatelska, że taka No. partia jak Konfederacja myśli, dobra, to już nie będę na Konfederację tracił, tylko pójdę na PiS zagłosuję. Wiesz co, Żeby to jest... było bardziej przynajmniej prawicowo, tak? Żeby tam nie było za bardzo. Ale co, i poszli na Hołowni głosować prawicowcy? Też chyba nie. No może jakaś część, tak? Czy nawet na PiS, no. Wiesz, no Konfederacja miała, zresztą były badania jakieś miesiąc temu pokazywane, że Konfederacja ma najbardziej labilny elektorat, tak, że nie mogą być u wszystkich, tak? Jak były poprzednie wybory, ja wtedy spytałem jeszcze, wtedy mieliśmy kontakt jakiś. Oni się obrazili strasznie na mnie po tamtych wyborach, ale spytałem tak publicznie Krzysztofa Bosaka, czy oni wiedzą, dlaczego wygrali. I wiedziałem, że nie wiedzą, w związku z tym spytałem, czy zrobią badania na temat elektoratu, który ich wybrał. A tam byli palikociarze, lewicy dużo, bo lewica to nie są tylko ci od genderów, którzy mają kłopot z tożsamością. To jest w ogóle zabawne, że ludzie, którzy nie widzą, jaką mają płeć, wybierają partie polityczne, tak, które mają rządzić krajem. No. Okej, okay, no. Więc to nie jest tak, że lewica, w sensie lewusy, lewacy, to są tylko ludzie skupieni na tym, co mają między nogami, ale to są ludzie, którzy po prostu lubią sobie wygodnie żyć, tak. I dla nich wszystkie te gendery i inne nie są istotne. Kościół niekoniecznie przypadają za kościołem, ale chcą sobie wygodnie żyć, a wiedzą, że wygodne życie to są dobre zarobki i w miarę uregulowane podatki, tak? Nie jakoś holendarnie niskie, ale po prostu uregulowane, tak? I to była grupa, która poszła za Konfederacją w tamtych wyborach i w tych wyborach też szła przez długi czas, no ale zaczęło się dziać to, co się zaczęło dziać, czyli są niepoważni. No to sobie znaleźli innego kucyka, konika, ulubionego swojego komika. Czyli pana Hołownię. Tutaj wrócimy sami znowu, wiesz, Do show. do zmian pokoleniowych, do show. Teraz jechałem i wyskoczyły takie badania, że zmarło blisko 1,5 miliona ludzi od przyszłych wyborów i przybyło znowu 1,5 miliona ludzi od przyszłych wyborów. Po prostu młodzi weszli, tak? Wychowani na telewizji, na internecie, na show właśnie. I taki człowiek jak Hołowniak, który de facto jest prezenterem, tak? Zatrudnili go do show, tego Mam Talent, czy jak to się nazywało, wykonywał swoją robotę.
jak na moje potrzeby w takie show, to żałośnie, tak? Ja wolę Jerry'ego Springera po prostu od studentów, którzy udają, że są dowcipni, no ale okej, ale nie mamy Jerry'ego Springera w Polsce ciągle jeszcze. Tomasz Lis był blisko, ale niestety przedawkował i nie będzie karł w jego programie. Więc mam tak, znanego showmana telewizyjnego, mamy starego wygę partyjnego, dla tych ludzi Kosiniak-Kamysz jest starym wygą. To dla nas to jest Szczeniak, tak? Ale dla nich to jest stary wyga, który po prostu od zawsze jest, tak? Czyli stary wyga, showman, dajmy im szansę, no Platforma nie. Aczkolwiek to była dobry wynik, znaczy bardzo dobry wynik na Platformę, tak? I stąd jest, myślę, sukces Hołowni i tego, i Kosiniaka. Teraz pytanie, co z tego zostanie dalej, tak? Bo już ja piję wieczór wyborczy, oglądamy i się ze sobą zaczęli żreć. No tak, już tutaj jest No. kwestia oczywiście te rzeczy światopoglądowe, które się okażą z kolei znowu najważniejsze, tak? Bo to już kwestia jest aborcji, już pan Kosiniak-Kamysz Tak, mówi. tak. Kogo normalnego Tamten, obchodzi aborcja, powiedzmy? no myślę, że akurat wiele osób. Nie, myślę, że jak ktoś chce być aborcją, to po prostu robi i nie robi z tego show żadnego. Nie Bo mimo wiem. tego, że jest w Polsce nielegalna, jest ten, jest, jest, No może, no ale w nie każdym jest razie, no tematem. dobrze, ale jest tematem politycznym, który Politycznym, tak, no. niesamowicie grzeje, No tak? I tak. jest to jedna rzecz, I tutaj zobacz, Kosiniak powiedział, że zrobił referendum w sprawie aborcji. I to zamknie temat aborcji na zawsze po prostu. No, zrobił referendum, chcecie Polacy, chcemy. No to okej, okay. Nie chcecie, też okej. Okay. I nie ma tematu. Dlaczego nikt tego nie zrobił? Przechodzimy do referendum. No, Przechodzimy do PiS-u, tak? tak. W dniu, w czasie wieczoru wyborczego pani Cholecka, jak się okazało Cholecka, a nie Chojecka, jak mi się wydawało przez to, to będzie grał telewizję, w związku z tym, że Polecka. Ojecka. Ona zaczęła płakać nad tym, że jest zbyt wysoki próg referendalny. I to referendum pisowskie nie przeszło. Od 8 lat Polki i Polaki, tak? Mieli 8 lat na zmniejszenie progu referendalnego. Tak, żeby ludzie mieli wpływ na swoje państwo. Powiedz, bo nie wszyscy może z Państwa wiedzą, czym jest próg referendalny. No, że robimy referendum i 50% ludzi musi zagłosować. Niezależnie, tak czy nie, ale musi po prostu zagłosować. Tak, jak zagłosuje 49,9% ludzi, Nie ma referendum. nie ma, to po prostu się nie liczy. To, co ta połowa Polaków zrobiła, to się nie liczy. No. I są różne ugrupowania, fundacje, partie, nawet chyba Kukiz miał to u siebie w programie, które chciały to zmienić, żeby po prostu, żeby było, nie wiem, tak jak w Szwajcarii, tak, że po prostu ludzie wpadają na pomysł, że coś chcą zmienić, zbierają 100 tysięcy głosów i to musi się stać. W Polsce to stać się nie musi. Bo w Polsce jeszcze musi, jak się ludzie zgłoszą do tego referendum, to jeszcze politycy muszą to zaakceptować. W normalnych krajach się tego nie akceptuje, tego się robi. Nie ma takich progów, jeżeli chodzi o uczestnictwo w referendum, tak? U nas jest taki, do którego, bo po pierwsze, trzeba zebrać 1 milion głosów w Polsce, a później jeszcze 50% Polaków przekonać. To jest niewykonalne. No i PiS, który przez 8 lat Polki i Polaki nie zrobił tego i na sam koniec sobie przypomniał o referendum i zrobił takie pytania, że nikt normalnie nie chciał w tym brać udziału, tak? Mimo że tematy poruszane w tym referendum były niezwykle istotne, tak? Tylko pytania były tak skonstruowane Tak. i tu przechodzimy do propagandy PiS-u, jakby do czynienia mieli ze skończonymi debilami. Bo to były pytania stworzone na potrzeby ludzi upośledzonych psychicznie, moim zdaniem. No może się No, przesadzasz, ale lubię na pewno przerysować. tak, ale tak. I miałeś, obiecywałeś, że będziesz szkalował, więc no, Tak, musisz tak, zobowiązać, tak. Tak, bo wypełnić muszę poszkalować. obietnicę swoją. Tak jest. W przeciwieństwie do polityków, którzy już No. nie muszą teraz się mistrzyć, bo już albo triumfują, albo się wycofują. Szkalunek jest podstawą rozwoju. Jak nie poszkalujesz kogoś, albo siebie sama nie poszkalujesz, dobrze ty wiesz pewnie, trzeba się poszkalować trochę, tak? Na przykład Monika twierdzi, że jest osobą utytą, tak? Czyli się szkaluje niepotrzebnie kompletnie, ale okej. Okay. No referendum, szkalunek No. i teraz tak. Mamy najbliższe tygodnie, a być może miesiące, ponieważ tych scenariuszy jest ileś związanych z tym, jak to wygląda konstytucyjnie, że możemy się tak bujać i bujać i Przez pół bujać. roku spokojnie. Tak, i pamiętam, że następnego dnia po wyborach rano do ciebie napisałam SMS-a: nie chcę, nie chcę. Zadzwoniłeś, żeby się dowiedzieć, czego nie chcesz, a ja mówię, że ja nie chcę tego, ponieważ jakby, już by niech by było tak, jedni wygrywają albo drudzy wygrywają i koniec, i już coś się dzieje. A teraz to będzie O to ci trwało, chodziło. tak, że to będzie trwało, a te emocje, które są temu towarzyszą,
No cały czas będą takie silne, no bo teraz jest rzeczywiście ogromny triumfalizm po jednej stronie, ale też jechałam taksówką i rozmawiałam z oprzedzionym panem taksówkarzem i mówił o tym, jak to teraz przez te 2 dni jeździł z różnymi osobami i jakieś dwie panie, jedna się popłakała w taksówce, że ona nie wie, jak to teraz będzie, ale też do końca nie wiadomo, o co chodziło, że co to będzie i że to wojsko na ulicy nie wyjdzie. Tak, czołgi, Tak, tak, wojsko tak. zbombardują Pałac Kultury. Jaruzelski wstanie z grobu. Dowcipujemy statusia. No, nie przewraca się w grobie, bo skremowany, więc nie może. Okej. Okay. I co? Taka mumia piaskowa w tym się wydobyła w takim razie. Instant. Derał instant. Chryste. I Rafale, Tak. pozwól mi dojść do słowa. I co my mamy? Będziemy mieli właśnie te zabawy, które będą trwały. Panie płaczące właśnie, bo się bojące, że co teraz wojsko tutaj wyjdzie i władzy raz zabranej, tak, nie oddamy, Tak, oddamy tak, jak to nie było, oddamy tak. raz władzy zdobytej Zdobytej władzy władzy, nie oddamy nigdy. Nie oddamy nigdy. i Z jednej strony utniemy tak. dłonie kontrrewolucji. To w Tak czasie jest. ogólnie 70 Tak. padło, tak? Z I kontrrewolucją się nie rozmawia, do kontrrewolucji się strzela. Cytuję. kto dąży do konfrontacji? No, nie wiadomo ciągle. Do antysocjalistycznej awantury. Tutaj już możemy parę znaleźć osób, które dążą chyba, Które albo dążą. przynajmniej tak twierdzą. No, ta awantura jest, wydaje się, że no, absolutnie konieczna, bo Konieczne. konieczna, znaczy w Ty się dziwisz, że sensie jakieś kobiety płaczą. tak, konieczna w sensie takim, że no, nie ma wyjścia, bo będzie, wydaje mi się, to oczywiste. Ale co? Może będzie nie zdanie, zaraz ci powiem, bo No. jeszcze druga pani, chcę powiedzieć o drugiej pani, która też płakała w taksówce, ale Pies jej zginął. nie z radości A, akurat, okej. że tak nareszcie właśnie skończyło się Okay. jakoś tak. Wolność, tak. Nie, wreszcie teraz się wolność Zaczęła się zaczęła, właśnie wolność. No, tak. no, Więc emocje takie, które będą towarzyszyły i jakieś rzeczywiście jakieś wielkie nadzieje niektórzy, którzy pokładają, a teraz się potem okaże, że jednak koalicja się kłóci, albo pan prezydent stanie na drodze stanie na wolności. drodze, tak, i powoła rząd mniejszościowy. No więc wszystko jest możliwe. Mówiłeś o panu Hołowni, to ja no, rzadko oglądam TVN, ale teraz, znaczy telewizję jakąkolwiek, ale teraz oglądałam i oglądałam Kropkę nad i i był gościem Moniki, był właśnie wspominany przez ciebie pan Hołownia. I Monika Olejnik powiedziała, to teraz PiS będzie was tam łowił, tak, żeby przejść. Na co pan Hołownia trochę za szybko odpowiedział i mówi, nie, to raczej my będziemy łowić, bo oni nie chcą odpowiadać za to, co będą mieli tam i będą chcieli przejść do nas, żeby nie być pociągnięci do odpowiedzialności Za co? prawnej. Jakiejś, ale nieważne, nieważne. Okej. Tylko ona powiedziała, a tak to wy będziecie brali takie, żeby oni nie poszli do więzienia? Tak mniej więcej też No, parafrazuje. no. On, nie, my nie będziemy brali i tak dalej. Ale nie przytrzymała tego, że powiedział, nie, to my będziemy łowić. Czyli co, możemy jeszcze być bardzo świadkami bardzo ciekawych eksodusów albo tylko chociaż małych jakichś ruchów, że ktoś będzie z jednej albo partii przychodził do drugiej, ale też może pan Donald Tusk będzie łowił na przykład, żeby zabrać parę osób panu Czarzastemu albo panu Kosiniakowi do siebie, do platformy, żeby siebie wzmocnić, bo to też zobaczymy, ile to będzie trwało, bo to też będzie Aha. miało swoją W tej chwili chyba dynamikę. nie. To jeszcze musi trochę potrwać. W tej chwili są skonsolidowani i nikt nie wie po prostu, co się dalej wydarzy, tak? Ale Teraz są ja możliwe patrzę tak. perspektywicznie, Rafale. Teraz to jest taki seks grupowy możliwy tylko, wiesz? W sensie, że duże grupy będą do dużych grup przyciągane i które niewykluczone. To jest też nie do zrobienia, tak samo jak te pojedyncze przepływy. Nie do zrobienia to jest, ale
Co łączy Hołownię z rolnikami? Tak, na zdrowy rozum. No i słuchaj, moim zdaniem właśnie jest to sprzeczne, dlatego że to akurat, co ja bardzo cenię w panu Hołowni, a ty zapewne nie, to jest to, że on jest bardzo prozwierzęcy. To, co nazywasz bambizmem, i ja pamiętam, że jeszcze kiedy właśnie pisał felieton, już nie pamiętam, chyba we Wproście było, i na temat... Że świnie pójdą do nieba, pamiętam. Nie, to nie, to akurat było na temat łowiectwa i tak dalej, był taki krytyczny, w każdym razie jest prozwierzęcy, ma tą wrażliwość, powiedziałabym, bardziej wielkomiejską do zwierząt niż wiejską PSS-owską. No bo jedyne, tak? Rzeczy, jakie widział, to jest koda albo pies, to zrozumiałem. I w związku z tym, jak tutaj pogodzić to, kiedy no, wieś hodowlą żywca i bydła stoi i jak tutaj takie rzeczy pogodzić, tak? I jakby teraz tutaj powiedziałabym, że panu Hołowni na pewno jest bliżej do lewicy, która jest też bardziej, prawda? Pan Hołowni jest blisko do wszystkich tak naprawdę. Ona. No. On był i katolikiem, już był w życiu, i prawicowcem. Ale w życiu. Nie powiedział, że nie jest katolikiem. Wiesz, ja nie znam doktryn tak dokładnie wszystkich, wiesz, religijnych, ale w katolicyzmie na przykład aborcja to raczej nie. A w przypadku pana Hołowni raczej tak. Także teraz są tacy katolicy, ale nie, teraz mają nowego papieża, w sensie mają pełniącego obowiązki papieża Franciszka, dobry pan lat, i on jest za znowu. Także po prostu no, jest nowoczesnym człowiekiem, po prostu jest za nowoczesnym kościołem, za nowoczesnym państwem, za nowoczesnymi rozwiązaniami, lubi zwierzęta, pewnie nie pali papierosów, nie pije. Był taki malarz austriacki, który zresztą wszystko robi, czyli nie, lubi zwierzęta, nie pił, nie palił i chciał, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Poza kredytami hipotecznymi zajmujemy się również kredytami gotówkowymi. Jeżeli posiadają Państwo kredyt gotówkowy, zgłoście się do nas. Dokonamy analizy i z dużym prawdopodobieństwem uda nam się anulować Państwu odsetki, te, które już zapłaciliście i te, które macie Państwo płacić tak, aby obniżyć i ustabilizować ratę. Jeżeli są Państwo w trudnej sytuacji finansowej, możemy Państwu pomóc w mediacjach z daną instytucją finansową albo po prostu pomóc w upadłości konsumenckiej, jeżeli jest to niezbędne. W sytuacji, kiedy w ciągu ostatnich 3 lat mieliście Państwo wypadek i doszło do wypłaty świadczenia z tytułu polisy OC, jest duża szansa, że to świadczenie jest zaniżone. Warto to sprawdzić. Na hasło Monika Jaruzelska zaprasza. Wszystkie analizy dla Państwa dokumentów są za darmo. Serdecznie zapraszam do współpracy. Formularz kontaktowy jest pod filmem. Dziękuję. Tamten malarz poległ, ale tamten był poważnym człowiekiem. Mimo, że był psychopatą, to był poważnym człowiekiem, a Hołownia nie jest poważnym człowiekiem. Zgromadził wokół siebie ludzi... Proszę Państwa, to jest ten moment, który po raz trzeci zostaje wpisany na dobronatnej księgi. Ja też się okazuje, jestem... No, także ten, także jesteś bronatnej księdze, że dopiszą kolejne rozdziały. Błagam Cię. Po prostu gdzie tu jest cokolwiek bronatnego w tym, co mówię. Kosiniak ma ze sobą rolników, którzy są wkurzeni na ostatnie 8 lat. Nie z powodu tego, że PiS rządził, tylko z tego powodu, że byli odcięci od pieniędzy dużych spółek Skarbu Państwa. Pomijając to, że w tej chwili było 15 partii, będzie tworzyło tą koalicję antypisowską, tak? To zróbmy z nich 3, czyli Hołownia z Kosiniakiem jedna, no to trzecia noga, Platforma i Lewica, tak? No to z kim lepiej pójść do spółek Skarbu Państwa? Dzielić się na 3 czy na 2? Przecież PiS ma swoje karty przetargowe. Nie wiadomo, jak szybko one nastąpią. Myślę, że w tej chwili będzie duże takie połączenie tych wszystkich opozycyjnych ugrupowań, żeby jednak odbić tą władzę PiSowi. Myślę, że głównym powodem są media tak naprawdę, bo oni wszyscy marzą o tym, żeby TVP po prostu zostało zaorane. Krajowa Rada, która jest wybrana i ona jeszcze w sobie się nie zamierza. Tak, ale tam mają jakieś różne patenty, wirtualne media publikowały, jak różne sposoby można stosować, żeby jednak szybciej nastąpiło, tak? No to dobrze, niech się zjednoczą i stworzą ugrupowanie rządzące, tak? O ile Duda im na to pozwoli, i o ile im PiS na to pozwoli, raczej pozwolą, to czy będą wydłużali w nieskończoność to tworzenie nowego rządu. Na razie rządu. Było powiedziane chyba przez pana Sasina, że no jakby nie oddadzą święta 11 listopada, bo chcą, żeby w patriotyczny sposób tak, to przebiegała. Tak, że nie będzie żadnego zebrania z Sejmu, Senatu do tego czasu, bo chcą, żeby patriotyczny rząd. Przypomnijmy, patriotyczny rząd, który zrobił wszystko, co chciała Bruksela, żeby już nie było Polski tak naprawdę suwerennej, bo tylko Ziobro się stawiał w Brukseli, a wszystko inne poszło. Pakiety klimatyczne, podatkowe, KPO. Zobacz, to jest rząd, który sprzedał suwerenność za KPO, którego nie dostał.
Czyli za pieniądze, które nie dostał. To jest I które dostanie by może Donald Tusk. Całkiem prawdopodobne, tak. Tylko, że nawet jak dostanie, to przenosimy się do Włoch, które dostały te pieniądze i teraz są następne pakiety. I następne pakiety już są mega wyniszczające dla państwa, bo to już ekologia na pełnej kurtyzanie, na pełnej ledacznicy. W regulację wszystkiego, od butelek plastikowych, aż do tego, co masz w domu i ile masz być temperatury w domu, tak? No wiesz, tak, oni akurat jeśli chodzi o butelki plastikowe, to ci niech produkują, niech produkują i niech będą szklane. To akurat jest a nie, dobra no okej, rzecz. Tylko wiesz, w normalnym świecie, który ja pamiętam jeszcze, tak? No. To bez regulacji się odbywało po prostu. Firmy stwierdzały, że to jest lepsze, w związku z tym przechodziły na system czegoś lepszego. Mhm. A tu jest wszystko regulowane. Odgórnie, tak. No to mamy socjalizm po prostu. No, także antysocjalistyczna awantura nastąpiła. No i właśnie, też z tymi samochodami pojawił się jakiś tekst, ale to też chyba na Twitterze widziałam. Na X-ie, jakoś nie wiem, co nawet. Tu i tak. I że w Anglii już wycofują się. Wycofują tak. się, prawda? I już że samochody w porządku. Samochody w porządku, budynki nie muszą być ocieplane. Bo jak oni sobie wreszcie ktoś, bo to wiesz, ci bogacze żyją w dobrych warunkach, tak? Tak. A 99% Anglików mieszka w warunkach, w jakich mieszka. Nie mówię, że w slumsach mieszkają, tak? Ale te domy, jeżeli patrzymy na polskie domy, to twój czy mój dom, twój ma ile tam, 50 lat czy 70, mój ma 30 lat. No mój jest sprzedany jeszcze, tak? Czy, no to jest, nie wiem, może być 100, 80, tak? 89. To nasze domy, nawet najstarsze, są w super standardach europejskich. A w Anglii nie ma domów spełniających jakiekolwiek standardy, w związku z tym musieliby wyburzyć w cholerę wszystko i postawić od nowa, więc w związku z tym nie zrobią tego, tak? Samochodów się wycofują, Niemcy chcą się wycofać z samochodów, Niemcy protestują przeciwko ograniczeniom dla ludzi starszych po 60, no. No, które mają zlikwidować im prawo jazdy, będą musieli zdawać ci ludzie w 70 chyba tam była. Tam 60 par lat, tak? już schodzili w dół. Także po prostu Europa się awanturuje. Poza tym my mówimy w tej chwili o Polsce i o gospodarce i o Unii Europejskiej, a mamy tematy, które były poruszane w referendum. Zobacz, co się dzieje w Europie, ona płonie. Wydarzyło się coś w ciągu ostatnich tygodni, w sumie w jakiejś części dzięki Izraelowi i Hamasowi, że Europa znowu zapłonęła w tej chwili na ulicach europejskich. Są tysięczne demonstracje islamistów, tak? Ludzi wyznających, no nie islamistów, tylko ludzi wyznających islam, którzy przyjechali tutaj z Syrii, z Palestyny, z Afryki i oni swoi protestują przeciw atakowi na Palestynę, tak? Na razie pokojowo. To media przedstawiają europejskie jako zwolenników Hamasu, tylko ja tam nie widziałem flag Hamasu, powiem szczerze, widziałem tylko flagi palestyńskie. Także tak. Europa pogrąża się naprawdę w dość dużych problemach. Nasze problemiki są maleńkie, dla nas ogromne. Te wybory powodują, że chyba jesteśmy szczęśliwym krajem, bo zobaczymy, się przejmujemy. Kto stworzy rząd? Skoro i tak nie ma żadnej różnicy, bo PiS przez ostatnie lata robi dokładnie to, co Tusk nawet na mocniejszym, na mocniejszym napędzie. Więc my się nie mamy czym przejmować. U nas jest spokojnie. Znaczy myślę, że i tak jakby to, że ja nie wiem, jakoś tak nie przeżywałam przed wyborami takie, jak ktoś tam, a to na kogo, a to jakoś takie, to wszystko to raczej dystansem. I to mówię, państwo, którzy oglądaliście Q&A z Mazur, to mówiłam, że tak naprawdę, czy my tam zagłosujemy za tym czy inną partią, to nie ma większego znaczenia, bo i tak rządzą banki, korporacje, firmy farmaceutyczne i tak dalej. I to jakby jest decydujące. Ja się wtedy tak uśmiechnąłem, bo jak pierwsze się spotkaliśmy, no. To mówiłeś, że są dory spiskowe. Ale ja powiedziałam w tym Q&A, powiedziałam, że ileś lat temu ja na pewne rzeczy, które były takim, ja ktoś, albo jeżeli nawet nie spiskowe, to że jest przesadą. Tak, przesadą. Że jest przesadą. A to właśnie w tym Q&A mówiłam, że ja przeszłam przez taką drogę myślenia, że coś, co było dla mnie właśnie jakąś spiskową teorią. Nie do pomyślenia, czy nieprawdopodobne. Nie, może nie, też nie aż ludzie tak nie przesadzą, są decyzyjni. Ale nie, może jednak nie, no to jest przesada, może to jednak takie. Jestem dzieckiem lat 70., czy urodziłam się w 60., natomiast takie kształtowanie psychiki
To były lata 70. Czyli dobrobyt, Gierek, banany, I Coca-Cola. nawet to jest jakby i Polska, tak, oczywiście Gierek, Imperium ziemniaczane. Imperium Ziemniaczane, ale przede wszystkim wiara w to, że świat dąży do tego, że będzie lepszy. Tak. Że ludzie, prawda, są wymyślane i właśnie te szczepionki, które ratują Tak. ludziom życie, prawda, i dzieci nie umrą, że ta służba zdrowia się rozwija, że nie będzie wojen, bo są ci żołnierze w niebieskich Tak. hełmach i to nasi Polacy, Tak. że latamy w kosmos, nie wiadomo po co, ale myśmy wtedy byli tym Ale zachwyceni. fajnie, Ja nie? pamiętam w szkole te rysunki, jak tam będzie wyglądać ten XXI wiek, co się wydawało, że to w ogóle kiedy to będzie, tak? Nie będzie w Tak, ogóle tak, i możliwe. będzie, ale ten XXI wiek i jak ten świat będzie wyglądał, i tam same te rakiety myśmy rysowali, i tam jakieś te roboty, ale też takie to głównie jakieś kosmiczne rzeczy, no bo też takie filmy wtedy były, prawda? Filmy science fiction, Kosmos tak, 99. wszystko, no, to było związane z kosmosem. Potem się okazało, jakby się nie myślało o sztucznej inteligencji, no może właśnie jakieś tam roboty, które będą pomagały, albo latające samochody, Z Jetsonów. które będą się unosić nad tym. Przepraszam. Ale też wiara w to, że właśnie ten postęp jest czymś, który prowadzi nas do dobrobytu i dobrostanu. I tak jak to Jurek mówił, żeby Polska Rosła rosła w w siłę, siłę, a a ludzie ludziom cieszyło zwrócił się od statnie. nią. Tak, Tak. tak, tak. Ale to tak już myślę, że to było takim optymizmem tych lat 70. Dziecko szczęścia. No No. i to mi się, to było w jakiś sposób zakodowane. I powiedzmy, może niekoniecznie myślałam, że jest, czytając, że jest koniec historii, no bo jednak też gdzieś tam czytało się też i inne lektury wcześniejsze, typu Clausewitz czy Machiavelli, i się wiedziało, że jednak natury ludzkiej nic nie zmieni, ale że jednak to, no, nie może dojść do pewnych rzeczy tak legalnie, tak zupełnie. I no właśnie to, co mówiłam, te spiskowe teorie, to. Ja ten etap, który ty przechodziłeś w latach 70., przechodziłem w latach 80. i też były rakiety. Rakiety Cruise i rakiety atomowe. No. Moje dzieciństwo to jest zagrożenie wojną atomową. To są 80. lata. Wszędzie fruwały rakiety atomowe, wszędzie wybuchały grzyby, oczywiście w mediach. Koniec historii miał nastąpić, no, niezbyt fajnym. Pamiętasz, No, tak. przede wszystkim mam myślę, że takim dla wszystkich szokiem była wojna w Jugosławii. Ale to już To było, 90. lata. no to są 90, To już ale 90. lata. to jest jakby w ogóle wyjście z tego takiego właśnie myślenia, takiego optymizmu, i jeszcze, że coś tak blisko nas się dzieje. Ktoś to przeżywał, myślisz, masz takie wrażenie? Wiesz co, ja to przeżywałam, ale też Okej. to dla mnie było tak, że ja byłam, wiesz, dwa razy jako dziecko w Dubrowniku. No, No i ta w ogóle Jugosławia się taka wydawała takim, wiesz, zachodu. zachodnym No, krajem, no, no. takim cywilizowanym. I tutaj się działy takie jakieś makabryczne rzeczy, tak, nie tak jakaś tam wojna, tam gdzieś tam, że z dronu strzelają, tylko chodzą z tymi nożami i tam szlachtują i gwałcą dziewczynki. To było jakimś dla mnie szokiem, że ten świat, który miał tak właśnie tutaj po tym upadku muru berlińskiego, to już tak w ogóle wszystko będzie takie dobre. Ale też to, co się działo po upadku Związku Radzieckiego, tak? Te dzieci ulicy, które żebrzące, no to chyba nie o to chodziło, żeby ten Związek Radziecki padł, znaczy nie z perspektywy Polski, tak, ale Związku Radzieckiego i Rosji nagle, że coś Że masz takiego taka tam. bieda i bandyty się Tak, ukradły, no, tak? w związku z tym ten właśnie świat trochę stanął na głowie, i to było takie pierwsze moje przebudzenie, woke. Ale no dzisiaj myślę, że rzeczywiście możemy się cieszyć albo martwić, kto wygrał, kto przegrał wybory, ale cały czas najsilniej trzymają się ci, którzy mają wielkie pieniądze. No ale to tak zawsze było. Chociaż to, co powiedziałaś o tym, o przetwarzaniu swoich myśli, tak? No. To teraz to jest ogromne przyspieszenie ostatnich paru lat tak naprawdę. Te parę lat temu, kiedy to zrobiliśmy pierwszy raz, to nie było aż tak bardzo, znaczy to już było widoczne, tak? 10 lat temu to nie było w ogóle widoczne, a w tej chwili jest bardzo widoczne, że rządzą korporacje. Korporacje, które potrafią narzucić Europie, że mają wszyscy kupować żarówki nowoczesne, tak? Stare żarówki są niedobre, bo byle kto może sobie produkować, ale żarówkę nowoczesną może produkować tylko korporacja.
To był pierwszy taki duży strzał, a później co chwila, co chwila, co chwila. I w tej chwili wiadomo, że korporacje zarządzają całą tą sytuacją. Wojna na Ukrainie, kiedy to te same korporacje zachodnie, które są w Polsce, nie tylko zachodnie, światowe, które są w Polsce, są na Ukrainie, tak? I sobie handlują zbożem. Siedziba korporacji w Kijowie handluje z siedzibą korporacji w Warszawie i państwo się po roku orientuje, że chyba to szkodzi naszemu państwu, może byście przestali, tak? I tak jest klasycznie w każdym elemencie naszej rzeczywistości. Coraz więcej z tych elementów, znaczy w sumie mało zostało. Skończył się, bo rozmawiałem z chłopakiem, który ogarniał część kampanii wyborczej dla jednej z partii, tak? I mówię mu tak, zobacz. PiS przez 8 lat, Polki i Polaki, nie stworzył własnych mediów. Żadnych mediów. Poszli jak świnie w trufle, w gotowe rozwiązania, weszli w TVP. A nie utworzyli sobie takiego prywatnego TVN, no tak, w tym sensie. Nie zrobili tego, co zrobił Orban, tak? Orban nie stworzył sobie własnych mediów. Orban pozwolił stworzyć media miejscowym bogaczom. I oni są teraz mu wdzięczni, w związku z tym są po jego stronie, tak? Ci tego nie zrobili, weszli w państwówkę. Wykupili Polska Press, Polska Press powstała, tak? Czyli wykupili niemieckie media, tak? I ja wtedy zadawałem jeszcze sobie pytania. Ej, ale przecież nie macie rządzić wiecznie. Przecież jak stracicie władzę, to stracicie wszystkie swoje media. Może byście produkowali własne media, tak? Nie wiem, właśnie to, co zrobił Orban. Tylko Orban jest złym przykładem w Polsce, bo to już wiadomo, to jest ruski agent. W Wiadomo, związku z tak tym jest. nikt nie będzie go kopiował. I mówię temu chłopakowi o tym, i mówię tak, wiesz co, no ile zostało takich niezależnych mediów w tej chwili, po tym jak oni stracą władzę? Mówię tak, jest Monika, jest Rafał Ziemkiewicz, jest Warzecha, jest Gadowski, jestem ja, tak? No i jeszcze parę osób. I jeszcze parę osób, które po Tak. prostu, wiesz, ja nie wiesz, no wiem, że Tak, są, ale wiesz, oczywiście, ale więcej czy mniej nie, znanych, no, tak, to tak. mniej znanych, tak? Ale Tak. po prostu już robią fajną robotę, ale to ile? 10, 15, tak? I on wtedy sobie powiedział? Ty się tak, chłopaku, nie ciesz, Już niedługo. bo już niedługo wchodzą nowe dyrektywy unijne, które No bo przecież ja robiłam ten to o program, czym nawet robiłaś właśnie. programy, tak, Tak, które tak. zlikwidują niezależne media z internetu, takie jak nasze, i zostanie tylko, no właśnie, no, już nie TVN i TVP, tylko zostaną przekaźniki korporacyjne, tak, bo TVN jest telewizją korporacyjną, tak, która pracuje dla wielkich korporacji światowych. Tak, nie, ale to się możesz tak, że jak cię na przykład przyjmą do Onetu swoim programem, to możesz tam mieć, tylko że już nie będziesz tam mógł mieć takich treści, jakie A chcesz. ja nie chcę nigdzie Ale iść. ja wiem, że nie chcesz, nie? Ja nie Ale. chcę nigdzie iść i oni mnie nie przyjmą. To No tak, jest ale to oczywiste. Ciebie no, też nie przyjmą, no także po pewnie. prostu to jest oczywiste. Zamykają się coraz te kolejne drzwi, tak? W tym przypadku zaczynają zamykać nasze drzwi, czyli drzwi ludzi, mediów, dziennikarzy niezależnych, bo ciągle tacy są. No to nie jest tak, że wszyscy dziennikarze pracują dla mediów komercyjnych czy państwowych. Na jedno wychodzi tak naprawdę. I te media komercyjne państwowe za chwilę będą, ale i tak mów przecież. Czy w czasie pandemii TVP mówiło inaczej niż TVP? Nie. Czy w czasie Ukrainy mówiło coś innego niż media komercyjne? Nie. Przecież telewizja państwowa niczym się nie różniła oprócz poziomu, tak? Bo TVN był, TVN24 był, jest obliczony na widza nowoczesnego, bo oni są. Mogę troszeczkę O, łyczki proszę cię do bardzo. swojej rzeki? Proszę cię bardzo. No. Na nowoczesnego widza, który lubi szybkie cięcia, emocje, szybko podawane informacje, a TVP było na takie. No tam naftaliną jechało, tak? I ta propaganda, myślę, że za komuny była fajniejsza. Naprawdę, Dziękuję. proszę bardzo, to proszę. No, to w ogóle bez dwóch zdań. No. Pamiętam telewizję komunistyczną przecież i to naprawdę była solidna telewizja. Tam ta propaganda była widoczna, ale nie była w taki chamski sposób podawana. A to, co robiło TVP przez oto 8 lat, przecież to był totalny upadek rozumu i godności człowieka. Ja nie rozrzucam TVN-u, tak? Bo to jest druga, to jest jak, to jest, TVP to był taki Jerry Springer, tylko bez karłów i wiesz, i cool disco, tak? CNN to było to niby TVN. Jedyną stacją w Polsce, jaka jakikolwiek poziom utrzymała, to jest Polsat, tak? No. Przynajmniej pozory absolutne Ale tam tam też nas i. je wezmą. Znaczy ciebie może tak, ale ja Nie, się. nie, źle się skończyło też, źle się skończyło, znaczy nie skończyło się, tak, bo to jakaś tam
Dobrze. Co, tak siedzimy i mówimy, jakbyśmy po prostu utyskiwali, że za chwilę straciło robotę i potrzebujemy. Nie, to nie o to chodzi. Mówimy Nie. o zmianach następujących na całym świecie. O tych akurat zmianach, które będą dotyczyły właśnie mediów no. niezależnych, no to już bo to dotknie nie tylko Polski, ale wszystkich krajów europejskich. Unia po prostu zamyka usta ludziom myślącym w sposób niezależny i samodzielny, tak? Których sposób myślenia stoi w kontrze do ogólnie przyjętych schematów w ten sposób. No. I być może nawet do tego programu państwo, jeżeli państwo oglądacie ten program. Nie, no bez przesady, to jeszcze miesiąc potrwa. Ja mówię nawet nie o tym całym kanale, tak? Że ze mną że nasza rozmowa już jest taką rozmową. Nie, chyba jeszcze, w Polsce jeszcze nie, ale to zaraz pójdzie na ostro moim zdaniem. Nie, bo tam w tym, ja będę państwa odsyłała do obejrzenia tego odcinka z właśnie kiedy mówimy o reklamie politycznej. I rozmowa z panem mecenasem, to jeszcze będzie w linku pod programem przypomnienie o tym, co to jest. I tam rzeczywiście miało się to od jesieni mniej więcej zacząć, bo to były jakieś procedury, które miały być, ale głównie chodziło o to, żeby nie było programów, które mogą zakłócić albo przede wszystkim mieć wpływ na wybory do Unii Europejskiej. Tak. I to jest tam głównym celem i jako przykład dawane było akurat, że w Ameryce tak Trump i to, co się wydarzyło w Waszyngtonie, więc żeby czegoś takiego właśnie... To ja Monice dorzucę linka do mojego spotkania z Radkiem Pogodą, gdzie opisujemy, jak duże fundusze inwestycyjne przejęły cały świat praktycznie. Tak? O. No, bo to myślę, że fajnie uzupełni. Mów, bo ja muszę teraz zjeść śliwkę. Mogę śpiewać, mogę mówić. No nie, chciałabym nie, bo jak już tak wiesz, postawiliśmy, niedobra, to nie, no to tak postawiliśmy, no przynajmniej będę to państwa teraz mówiła, tak jakoś się nie umawialiśmy nawet z Rafałem, że tak się podzielimy rolami, że ja będę taką osobą, która jest trochę zdziwiona tym światem, troszkę nie ma zgody i jest osobą naiwną, choć już nie taką młodą. A Rafał przyszedł i trochę tłumaczy mi ten świat. No, taka sonda, nowe, Kamil, tak. No bo nie, bo nowa Polska, wolna Polska, dobrze. Nowy ja. Tak, i tak. I przyszedł Rafał i mówi, pójdź dziecię, ja cię uczyć każę. Tak jest. Sonda Kamiński, tak? No, oni się bardzo lubili też. Się strasznie kłócili w programie i część widzów myślała, że oni się nie lubią generalnie, bo przecież mają odmienne zdania, tak? No. To może jest fajny pomysł na program cykliczny, żeby tak się spotykać częściej. Dziewiątka, proszę państwa. No, schudłem 8 kilo, także mogę dzisiaj sobie pozwolić. A ja przytyłam 10. Tutaj 8, nie, powiem 122. Nie, tylko 4. To mniej mogę sobie pozwolić. Ale i tak sobie pozwalam. Chyba już sobie nie pozwolisz, bo nie. Została ostatnia. A, nie. Jeszcze to może zbukowa. Ostatnia. Shit, fuck, no. Dobra, co dalej robimy, bo polski rynek polityczny mamy przejrzany. Wiadomo, nie, teraz bardzo bym chciała, żebyś omówił sytuację, którą już troszeczkę dotknąłeś, czyli sytuację Izrael-Palestyna. To już u siebie w programie tam u ciebie jest dużo. Byłeś tam w zeszłym roku, pamiętam, że byłeś pod wrażeniem pewnych rzeczy i to jeszcze powtórzymy. Ale to też jest ciekawe, jak pewne tematy medialnie pokazuje nam, że coś jest akurat najważniejsze na świecie i tak jak najważniejsza na świecie była wojna na Ukrainie. Mhm. Potem jest nowa wojna, dużo dalej od nas, ale już ta wojna już w mediach też jest interesująca. Teraz z kolei już są wybory, w związku z tym... Wojna zmienia. No. No. Został zlikwidowany przez tak, Putina, tak, tak. Bo Putin jednym rozkazem swoim zlikwidował pandemię. Mm-hmm. Kontrowersja na Ukrainie nie wyglądała najlepiej, więc też zniknęła z mediów przy okazji wyborów. Teraz zaczęła się nowa wojna w Izraelu i zwróć uwagę, że ona nie jest w ogóle pokazywana. Że o ile najmniejszy, teraz uwaga, ruski agent wkracza do góry. Dawaj. Powiedz ją. A najmniejszy wybuch na Ukrainie od początku tamtej wojny.
Był pokazywany w polskich mediach, analizowany przez analityków, pokazywany ze wszystkich możliwych ujęć. Zawsze byli winni Ruscy, tak? Trafili blok mieszkalny, wiadomo, że Ruscy. Wiadomo, bo trafili blok mieszkalny, po prostu ofiary. I to było maltretowane medialnie do takiego poziomu, że ludzie wpadli w histerię, tak? Takie same sytuacje w Gazie, kiedy to Izrael bombarduje całe miasto, nie No tylko właśnie, pojedyncze proszę Państwa, domki. bo nagrywamy dzisiaj w środę No. i to z wczoraj było z tym Wczoraj. szpitalem, tak? Tak. Właśnie, Ale to, opowiedz. no tak, bo to jest sytuacja pokazująca, jak to wygląda. Oczywiście jest totalna dezinformacja. Izrael jest świetny, po prostu jest perfekcyjny moim zdaniem w budowaniu propagandy. Bo ich Poinformował. służby trochę gorzej chyba jednak, które miały też taką... Ja nie jestem przekonany. Dzisiaj, Jezus, w tej chwili, powinien być moim Premierę wizytem. Tak, miałeś ustawić, tak? No to już, dawaj. moment, bo powinien się z moim wizytem teraz widzieć, ale To są zadzwoń, rzeczy wiesz, na filtr. ważne i chwilkę. Puszczam, Już. że premiera Tak. jest. Ale dzisiaj z Kacprem Kitą o tym rozmawiam u siebie na kanale polityko.tv. Niewykluczone, że, bo czy wiesz, służby izraelskie wiedziały o tym. Bo poinformowały, że nie wiedziały, wtedy Egipt wystąpił, powiedział, przecież wiedzieliście, bo mówiliśmy wam dobre parę dni wcześniej. Izrael zaprzeczył temu, że wiedział ataków Hamasu na Izrael. I wtedy Waszyngton wystąpił, że ej, chyba jednak wiedzieliście, bo my też wam mówiliśmy. Także wiedzieli o tym. To nie jest tak, że mają słabe służby, tylko że Netanyahu ma od roku problem, taki jak w Polsce był z sądami. Tylko, że tam jest trochę inna sytuacja, bo tam nie ma konstytucji. No i po prostu chciał wyłączyć sądy, które jego zdaniem robiły pod górkę nacjonalistycznej polityce rządu Netanyahu. No i z tymi sądami walczył. No teraz już chwilowo nie walczył, bo ma wojnę, jest zjednoczenie duże wokół jego rządu, chociaż też nie do końca, bo te protesty ciągle jeszcze trwają, tak liczne, ale jednak trwają. I armia, która też jest anty-Netanyahu, też stawia się tak, no nie do końca jest posłuszna temu, co on robi. Z tego wynika między innymi prawdopodobnie to, że od 2 tygodni już blisko Izrael nie zaatakował Gazy otwarcie, tak? Bo ta armia po prostu no, nie chce stać po żadnej ze stron. To, co tam się dzieje, to jest kuriozalne i pokazuje, jak działają media. Mówi, że w wczorajszym przypadku bombardowania Szpitala. anglikańskiego, tak. Kiedy to Izrael poinformował, że zniszczył siedzibę Hamasu w szpitalu, To był pierwszy krok, taki właśnie to była pierwszy pierwsza kroczek tego mowa, informacja, trochę po medialny, czym tak. okazało się, że tam są dziennikarze BBC, którzy nadają z miejsca, mówią, i tutaj też troszkę chyba przesadzone były te rachunki, bo zaczęli od 200 ofiar, a skończyli na 1000, tak? I wtedy Izrael się wycofał z tego, powiedział, nie, to nie jest nasz sukces, to oni sami się wysadzili. I to zamieszanie w ogóle tej sytuacji po prostu trwa, myślę, do dzisiaj. Dzisiaj szkoła ONZ została zbombardowana i tam też dzieciaki zginęły. Ale do czego zmierzam? Media są częścią establishmentu. Tyle, że w przypadku naszych mediów, które nie informują o tym w ogóle, to jednak zachodnie media potrafią się odnaleźć, tak? W chwili, kiedy Izrael wrzucił taką wrzutę, że ileś tam dzieci izraelskich zostało zamordowane brutalnie, obcięto głowy i tak dalej, tam dziennikarze po pierwszej wrzutce, kiedy puścili to dalej, powiedzieli, ej, mogę, ale pokażcie nam dowody, tak? Okazało się, że takiego nie miało miejsca. Wczorajsza sytuacja też nie wiadomo w tej chwili, jak się w finale to wszystko potoczy, jak to naprawdę wyglądało, tylko że media zachodnie zaczęły zadawać Izraelowi pytanie, dowody. W przypadku wczorajszego uderzenia w szkołę, czy to Hezbollah, czy to Hamas, przepraszam, nie Hezbollah, czy to Hamas, czy Izrael, media zachodnie zaczynają pytać o dowody. Pokażcie nam dowody, tak. W Polsce media tego nie robią. Tam zaczynają wyciągać konsekwencje. Coś się zmieniło. Powiedziałeś o latach 70., ja powiedziałem 80., tak, o różnych wrażeniach z naszej młodości. Poczekaj, teraz stary poczułem. To co ja mam powiedzieć dziecku? Ludzie tyle żyją. Ja tu jedno z się na to zastanawiałem. Nic się nowego nie dzieje. Nie ma powodów do histerii. Lata 70. to jest ogromny kryzys na zachodzie. No. Kryzys paliwowy. Co najlepsze to jest tak tam anegdota, która cię ucieszy znowu, bo to wiesz, komunizm jednak się okaże dobry Dawaj, w mojej dawaj, dawaj. historii. Proszę Państwa, proszę słuchać, tak No, bardzo no. tak. A państwo mnie nie słuchacie teraz. No.
70 lat to był ogromny kryzys świata zachodniego. Były kłopoty z paliwem, to co mamy do czynienia w tej chwili poniekąd. OPEC, problemy z ropą, bieda ogromna. Mało kto wie o tym, że świat zachodni wtedy w biedzie dłużej, tak? Anglicy żyli w takiej biedzie, że mój znajomy Maxim Ford, taki reżyser, który skończył w Polsce filmówkę w 70 latach, jak on przyjechał z tej Anglii do Polski, Gierka, to on został komunistą. Bo dla niego Polska była rajem i faktycznie bo czasy gierkowskie były rajem, mówmy się tak. Było bezpiecznie, było czysto, mógł kupić jedzenie, miał darmowe mieszkanie, bo był studentem, czyli akademik, miał i po prostu był zachwycony, tak? Ja tak się stawiałem, rozmawiałem. Atmosfera była dobra też po prostu. No, atmosfera była dobra, no tak. Ja się stawiałem, słuchając go wtedy, on zwariował kompletnie, tak? A później zacząłem się interesować i 70 lata w Anglii to jest mega bieda. Brud, smród, ubóstwo. To samo, co teraz się dzieje w Europie. Zamieszki na ulicach, pełno śmieci, niebezpiecznie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I zobacz, lata twoje 70, które były super fajne w Polsce. Tam nie były fajne. I co się stało w latach 80? Przyszła twarda ręka. Przecież Brukasz, Brudnego Harego, taki no, film, oczywiście. No po prostu klasyk po prostu, tak? To nie jest, ja byłem przekonany, że to jest fikcja jakaś, tak? Tak? Po prostu film gangsterski, tak? A to była odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne, że w tym bajzlu, który ten Brudny Harry pokazuje, delikatnie, ale jednak pokazuje, w tym bajzlu potrzebny jest szeryf. Silna ręka. Silna ręka. I pojawił się Reagan, pojawiła się Thatcher w Anglii i zrobili porządek z tym rozbestwieniem lewicowym wtedy, które tego doprowadziło. I mieliśmy 80 lata, które z kolei, wiesz, ty odbierasz jak... Które? 80. 80. No u nas. No, były to jakoś, no u nas. Początek był trudny, tak? No, stan wojenny i tak potem, dalej. A potem już jakoś tam... No, ale w ciągu dekady będzie sytuację, w której mogli na przykład bombardować się całą Jugosławię, tak? Świat zachodni mógł stwierdzić, że Jugosławia nie jest że niczego potrzebna, mimo że przez te lata współpracowali na tym ściśle, tak? I później już po prostu lata dobrobytu, które się skończyły właśnie, bo teraz będziemy mieli dekadę albo dwie sytuacje, takie jak te 26 lat temu. Islam, Izrael wtedy też grał główną rolę przez lata no tak. 70. Przecież Monachium. No. Ja pamiętam, terroryści palestyńscy, pamiętasz? No, słuchaj, to było tak, że ja na przykład byłam jako dziewczynka, podkochiwałam się w Moshe Dayanie, ponieważ on był ciągle minister wojny Izraela. No, sprawdzę twój głos. Moshe? Dayan. Dayan? Mhm. I on, proszę państwa, dlatego się w nim podkochiwałam, że może nawet nie podkochiwałam, ale byłam zafascynowana. Ponieważ miał taką opaskę na oku, jak pirat. Ach, Jezu, przecież, o Jezu. Tak Scholz teraz, a teraz Scholz. Wcześniej był taki serial Angelika. I ta Angelika była Angelika i piraci, Angelika i tam król, Angelika i coś tam. No i właśnie też tam z tymi piratami i coś. I nagle jakby tutaj jest świat fikcji, no, a tutaj prawdziwy pirat. Prawdziwy ten Moshe Dayan, który się pojawiał w telewizji i Golda Meir. Każde dziecko wiedziało, kto to jest Golda Meir. Czy przynajmniej słyszało, no tak. Bo we wszystkich dziennikach no telewizyjnych była no tak. Golda Meir i Moshe Dayan. Więc rzeczywiście ten Izrael był bardzo obecny no. W mediach. No. Monachium. Baden-Meinhof. Przecież wtedy Europa płonęła, tak? Na ulicach nie było bezpiecznie. I to samo Palestyńczycy, Izrael, Bliski Wschód. Ogromne zamieszanie, ogromne pewnie przerażenie wtedy, że to się wszystko źle skończy. Ale dobrze się skończyło, bo to są takie interwały. Także nie ma chyba tak, że teraz należy uważać na to wszystko, bo się to podwoiło ze zdwojoną siłą działa, ale to wszystko już było. Nic nowego. Do widzenia Państwu, kończę Michiel program. Nowil. Tak, Michiel Nowil. To weźcie jeszcze śliweczkę na koniec świata, a nie jeszcze... Mam jeszcze odłożoną sobie. Jeszcze, no. Tak. Nie, nie chcę kończyć, bo może tak sobie żartowałem. Nie, dobrze, ale wiesz co, no tak już około godziny mówimy, a jeszcze bym chciała się dowiedzieć, bo tak, bo ja właśnie dzwoniłam do pana Janusza Korwin no. Mikke i Mikkego, bo tam na drugą Korwin-Mikke. Nie, chyba Korwin się Korwin Mikkego, tak. Pierwsze się nie zmienia. Tak, to u mnie tak. Będzie ostatnio herbowe, i, herbowe, no tak. I o to odmieniałem wariaci. Redaktor, ostatnio... rozmawiałam dzisiaj z redaktorem Otoka Frąckiewiczem. Otoka. Ostatnio TVN mi napisał jakiś wielki artykuł, w którym byłem Rafałem Otoką Więckiewiczem. A. No to
Ale to okej, okay, no to No. TVN w związku z tym możesz, no, ale to serwis było, powiedzmy, fake newsy tak napisał. I uważaj, bo to cię zaciekawi, oni napisali o mnie, że skandalem jest to, że ja zapraszając gości do programów, nie przerywam im, pozwalam się im wypowiedzieć. Oni to... Czyli taki sam skandal jak ja robię to akurat. No i to No. jako zarzut przedstawili, Ale no. kiedy to było? Jakoś mi to Z mówiono, tydzień w czasie temu, choroby to po tym jak jakoś. zostałem tym prezesem firmy zbrojeniowej, A, no. oczywiście, no tak. No. No tak. No. Także ten, także Otoka, Korwin. Korwin, tak. No. Ale właśnie, no potem zobaczymy, czy to jest, może to jest jakiś numer. Nie wiem, dobra. Muszę Kar dozwonić musi raz coś. się. No bo to czekaj, to ja ci powiem, jaki numer. No to dalej. Nie mów Powiem, na znaczy głos nie powiem przecież, na czy głos. Nie, nagrywasz. oczywiście, że tak, że ci powiem, a czy w sensie takim, że. Sześćset dwa. Czekaj. Ostatnie, dobra, i jest. Tak, i Dobra. dwie trójki na końcu? No to może cię nie lubi. Nie, bo włączony jest, nawet nie Albo się widać. dziećmi zajmuje, a czymś albo jest dziećmi się bawi. No. Z dziećmi się Się bawi bawi. przecież, no. Swoimi, tak, proszę No. Państwa, tutaj bez żadnych podtekstów ze strony, rozumiem, redaktora Otoka. Tak, i Korwin. No dobrze. Tak, myślałam tak, właśnie z gości, bo tak myślałam. Ale bardzo też jestem ciekawa i też Państwo, czy chcielibyście, żeby pan Korwin się pojawił w programie, ale też jestem bardzo, bardzo ciekawa pani Karoliny Bosak, która właśnie jakby zwyciężyła i pokonała Czegoś spodziewasz pana życzyć? Korwin. Nie Bo wiem, ja jestem nie. po prostu, jestem bardzo właśnie, bo dlatego, że nigdy nie słyszałam chyba. Właśnie coś mi albo umknęło. Ale nie słyszałam i jestem ciekawa po No prostu. pokonała Nie, pani Korwina. Karin chyba, przepraszam, Karoliny powiedziałam, pani Karina. Karina? Dziennikarze i research. No. Mówisz o żonie Bosaka, tak? Tak. Tyle z elementów, dla których właśnie Konfederacja przegrała, i zaczęli rzucać rodziny swoje na listy. To następny z elementów. Ale Ona tutaj pokonała. to mogłoby być, wiesz, na takiej zasadzie, że były te zarzuty, że za mało kobiet jest No może na tak, no. listach i Ale to, że wtedy. kobieta pokonała Korwina, teraz dostaje szał, mówiąc, że kobiety nie powinny się mieszać do polityki. Nie jest to jakoś takie przewartościowanie sytuacji związanej z Korwinem, który stracił nagle luz, kiedy przegrał z Wolnym Rynkiem. I tu mi się od razu już wyskakuje, tylko chcę poszukać. A tu już mam posłanka Lichocka o tym, że Tusk przegrał, ale wygrał, bo pomogli mu Niemcy. Czyli Proszę. PiS wraca do swoich paranoi. No, czyli nic się nie zmieniło. O Boże, chroń Polskę. Karina Bosak. Bardzo panią Karinę. Przepraszam, To jeżeli. ładne, nie przynajmniej. Ale zobacz, tak, i pani Karina była gościem na godzinę temu RMF 24 porannej rozmowy. Więc tak, panią Karinę, która jest prawnikiem i teraz rozumiem, będzie posłanką albo posłem, nie wiem, jak będzie z tymi nazwami, to jest taką osobą. I też zobaczyłam gdzieś, że wśród iluś nazwisk, które były wymienione, osób, które tworzą memy, które doprowadziły do tego, że właśnie Konfederacja miała słaby wynik, był pan redaktor Michał Marszał z tygodnika Nie i jego memy. I też Michała Marszała już kiedyś zapraszałam w zeszłym roku do programu, teraz też chciałabym zaprosić. A ty kogo teraz chciałbyś zaprosić? Ja? No ty, a kto to? Już nie ma nikogo innego, żebym mogła zapytać. Chodź na rurki, zapraszam. Dzisiaj za późno, ale może jeszcze tak. Nie mam jakichś osób, które chciałem zaprosić, po prostu Nie. to jest kwestia chwili i zapotrzebowania na tematy, tak? Jak coś mnie interesuje, to wtedy wyciągam telefon i dzwonię. Ale także mieć jakąś osobę, którą chciałem zaprosić. Szczerze. No. Nie żyją. To może jakiś ten, mamy tu okrągły stolik, talerzyki. Kogo byś wezwał, żeby przyszedł? Jest masa fajnych ludzi, którzy nie żyją, tak? No jest. Marlon Brando na przykład, tak? Z polskich, no. Kisiel. Ciekawe, co by Kisiel powiedział o sytuacji, w której się znaleźliśmy. Przecież on był po stronie UPR-u, czyli Korwina po upadku systemu, tak? Ale to wiesz co? Można poznałeś Jerzyka Kisielskiego, syna.
To inny wymiar przestrzeni jest. Ale może mógłby też powiedzieć, co jego ojciec na to się dzieje. A gdyby on wiedział, co jego ojciec myśli na pewne tematy, to by nagrody Kisielej trafiały do postaci, do których trafiają. Prawda? To jest, znaczy, w sensie, że trafiają do tego, kogo trafiają, tak? No. No. Także myślę, że to tyle, nie? Mhm. Dziękuję Ci, Moniko, za zaproszenie. Bardzo Ci też dziękuję, Rafale. Czy chciałbyś coś do widzów naszych powiedzieć? Nie, to wszystko. Nie? Dziękuję wszystko. Państwu za uwagę. Serdecznie bardzo. Dziękuję, że mnie wyrwałeś z mojej wsi. I że mogłeś zjeść. Na której mieszkam spokojnie. 10 śliwek za chwilę, tak? Zaraz przywiozę. Cukier 500, kwasica będzie. No ja. Dobrze, proszę Państwa, bardzo dziękuję. Dzisiaj taki nietypowy program na luzie. Pytanie, które bym zadał widzom, bo to się dzisiaj wydarzyło całkiem przypadkiem. My się spotkaliśmy tak po prostu ad hoc. No. Może ta forma naszych spotkań byłaby interesująca częściej na przykład, tak? No bo tak. mówiliśmy o tym, że chcemy robić własne programy. Nie mam na to pomysłu. A takie trochę o wszystkim, o niczym, albo no. też, że widzowie nam dają jakiś temat, tak? No bo też no. nad myśleliśmy, proszę Państwa, że czasami z redaktorem Otoka chodzi do kina. Znaczy kilka razy byliśmy i że można by było właśnie też na film, nie do kina. Na film. Chrysta. Na filmy byliśmy, chodziło. Tak. Nie, bo ostatnio na Zielonej Granicy byliśmy razem. A teraz... I dzisiaj pan Cejrowski napisał recenzję dokładną taką, jak zrobiliśmy sobie ten film, że to jest doskonały film. Że trzeba ale ja tak nie powiedziałam, że to jest doskonały. Ty też nie powiedziałeś, że doskonały, tylko powiedzieliśmy, że... Ja zrobiłem taką recenzję całą, no, że to jest doskonały film, który pokazuje nas w takim świetle, że trzeba to pokazywać za granicami, żeby nikt zaraz jeszcze przyjeżdżał. Tak, w tym sensie tak, że to jest dobry film propagandowy, ale tak jak wyszliśmy, no to tak bardziej patrzyliśmy na to, no bo tak trochę klamrę, żeby taka była z tym, jak zaczęliśmy rozmowę, że nie ma co się aż tak podniecać i że cały ten... oburzenie na ten film jest przesadzone. Tak samo jak te oklaski, które były w kinie. Bo były żenujące po prostu. No. Więc także... jakby swoje plusy i minusy, ale to już tak. Losy. Przedłużamy. Robimy program wspólny, czy nie robimy? Bo ten, jeśli słyszę, no, mam 50 centymetrów do zrobienia. Śliwek się najął, proszę Państwa. No tak, od razu się napił i tak dalej. Więc to cóż, ja bardzo Tobie bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu to, bardzo. Poczekaj, dziękuję. Nie wcale, bo jeszcze muszę podziękować kiedyś patronom, widzom i tak dalej. I chcę powiedzieć, że nieustająco kobieta, dziękuję, a kobieta mnie bije. To dzisiaj pan Korwin dzisiaj tak. Tak powiedział, że tak? Że no nie, no ale ty to ale, właściwie. No. Ale dostał łomot od kobiety. No, no ty mówisz, no i tak, seks misja, dobrze. No. Bardzo dziękuję wszystkim naszym widzom, patronom i partnerom. I przypominam, partnerem naszego programu jest Fundacja FAIR, Fundacja na Rzecz Uczciwej Bankowości i S&B Award, czyli Stan i Barbara Zadrożni. Bardzo wszystkim dziękuję. Pozdrawiam, do zobaczenia. To ja też podziękuję wszystkim z kolei sponsorom Polityko TV, dzięki którym jestem taki bezczelny, jak jestem i tak dobrze mi się jakoś funkcjonuje. Dzięki Wam wszystkim, którzy powodujecie, że media niezależne, tak w przypadku Moniki, tak jak i w moim przypadku, ciągle funkcjonują w kraju, w którym w sumie już nie ma dziennikarzy, którzy nie byliby partyjni. Bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję.